W drugiej fazie odmrażania gospodarki od 6 maja swoją pracę mogą wznowić żłobki i przedszkola. Ostateczną decyzję o tym, czy dana placówka zostanie otwarta, podejmuje organ prowadzący. Taką analizę przeprowadziliśmy na bazie telefonów do rodziców, czy życzą sobie, aby to przedszkole było otwarte czy zamknięte. No niestety rodzice powiedzieli, że wolą, aby te dzieciaki na razie pozostały w domu. W związku z tym podjęłam decyzję w ramach tej opinii, która jest niezwykle dla mnie istotna, bo zawsze staram się wsłuchiwać w głosy mieszkańców, bo to jest dla mnie najważniejsze. Jeśli tylko szkoły będą otwarte, co ma nastąpić po 24 maja, w związku z tym to też taka data łączna otwarcia również tych dwóch przedszkoli w mojej gminie Ćmielów. Taką samą decyzję również po konsultacjach z rodzicami podjął burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski, o czym poinformowano w oficjalnym komunikacie na stronie Urzędu Miasta i Gminy. Dzieci pozostają w domach w oczekiwaniu na powrót do żłobków, przedszkoli i szkół. W tym czasie placówki przygotowywane są na to, aby bezpiecznie przyjąć swoich uczniów. Te środki zostają nam w tym momencie dostarczone, jeśli chodzi o Urząd Wojewódzki, środki czystości dezynfekujące w podziale na wszystkie jednostki. Tutaj dziękujemy za taką pomoc, ale również sami po prostu te zabezpieczenia jesteśmy w obowiązku zastosować. To też przystosowanie sal, ograniczona ilość tych maluszków, gdyby po prostu taka możliwość była, przypadająca na 4 metry kwadratowe, prawda? Możliwość tutaj korzystania z izolatki, obyśmy nie korzystali, ale taka też powinna się znaleźć. Więc wszystkie te wymogi bezpieczeństwa przez te 2 tygodnie to cała procedura przygotowaniowa do tego, aby te maluchy, te dzieciaki czuły się naprawdę bezpieczne, przychodząc do tej naszej po prostu tutaj jednostki. W związku z tym te wszystkie wymagania spełnimy, aby dochować wszelkich wytycznych inspektora sanitarnego, żeby i rodzice wiedzieli o tym, że muszą w odpowiedni sposób się zachować i też dzieciaczki po prostu przygotować do tego, że to będą troszkę inne formy zabawy, bo nie będziemy używać przecież zabawek typu pluszaków, tylko te, które możemy od razu zdezynfekować. Taka dezynfekcja będzie przeprowadzana. I w związku z tym chcemy po prostu, żeby ten termin otwarcia tych przedszkoli i szkół był już równoczesny. Samorządowe przedszkole numer 1 w Ćmielowie nadal prowadzi naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W wielu przypadkach rodzice organizują opiekę swoim dzieciom bądź korzystają z rządowego wsparcia, tak zwanego zasiłku opiekuńczego.